W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy będziesz mógł wrócić do pracy, pomimo że tak naprawdę leczenie Twojej choroby nie jest zakończone. Mówię tu o leczeniu choroby trwającej powyżej 30 dni, po której musisz się zgłosić do lekarza medycyny pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od zapytania mojego czytelnika. Witam Pana, szukałem w sieci pomocy dotyczącej mojego przypadku. Otóż 6 tygodni temu złamałem piątą kość stopia prawej nogi. Noga została zaopatrzona w gips i dwa druty, ponieważ było to spiralne złamanie po długiej kości. W najbliższy piątek będę miał zdjęty gips, ale lekarze na poprzedniej wizycie kontrolnej stwierdzili, że na pewno zostawią mi druty. Ja mimo wszystko chciałbym wrócić do pracy z drutami w nodze. Jestem pracownikiem biurowym, więc sprawność ruchowa w obrębie nóg nie jest mi w ogóle potrzebna, ponieważ cały czas siedzę przed biurkiem, przed komputerem. Jedyne co, to muszę się dostać do biura, no i z niego wrócić oczywiście. Mam auto służbowe, więc z tym nie mam żadnego problemu. Proszę mi powiedzieć, czy w tej sytuacji, jak ja aktualnie jestem, przejdę pomyślnie badania kontrolne lekarza medycyny pracy, no i będę mógł do tej pracy wrócić. Z góry dziękuję Panu za odpowiedź. No, scenariuszy tutaj jest kilka. Oczywiście, jeżeli Ci to ortopedzi od tych drutów, że tak powiem, przedłużą zwolnienie lekarskie, no to sprawa jest bezdyskusyjna i do pracy nie możesz wrócić, bo w dalszym ciągu oznacza to czasową niezdolność do pracy na okres, jaki dostałeś zwolnienie lekarskie. No ale powiedzmy, zakładam, że zwolnienia nie wystawili, no i zwykle w takich przypadkach lekarz medycyny pracy życzy sobie przedstawienia zaświadczenia o zakończonym leczeniu wypisanego przez lekarza specjalistę. No tutaj jest ortopeda, no ale jak leczyłaś, czy leczyłaś się ginekologa, to może być specjalista jakiś inny, prawda? No i oczywiście tutaj ortopeda za bardzo o zakończonym leczeniu nie wystawi, no bo nie może, bo leczenie tak naprawdę zakończone nie jest. Natomiast poprosiłbym tegoż to ortopedę, czy tychże ortopedów o pisemną opinię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tejże pracy biurowej, no pomimo, że leczenie nie zostało zakończone, no czy powiedzmy pomimo tych nieusuniętych drutów, czy powiedzmy, że jakieś stwierdzenie jakieś takie, że pewien etap znaczący leczenia został zakończony, wprawdzie druty są nieusunięte, no ale do pracy możesz wrócić. No z reguły z wystawieniem takiej opinii nie ma problemów, a przynajmniej nie powinno być problemów. No i takiż to, że tak powiem, kwitek od jednego lekarza ułatwia lekarzowi medycyny pracy podjęcie właściwej decyzji. Opinia pisemna ortopedy ułatwi lekarzowi medycyny pracy podjęcie właściwej decyzji, no ale musisz wiedzieć, że ta opinia tegoż to ortopedy jest dla lekarza medycyny pracy jedynie jednym z elementów procesu orzeczniczego, więc co, no może mieć swoją jakąś inną opinię opartą na jego wiedzy, na jego doświadczeniu, czy tam na znajomości powiedzmy narażeń w danym stanowisku, na danym stanowisku pracy. Na pocieszenie, no, w większości przypadków jednak opinia leczącego specjalisty jest wiążąca, przynajmniej dla mnie. No i jak już wspomniałem, na tej opinii tenże lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, taki jak ja, najczęściej się opiera. Na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak miałeś podobną sytuację, to oczywiście opisz ją tutaj w komentarzach pod tym wideo. No, bardzo często się zdarza, że ułatwia to życie komuś innemu z identycznym problemem. Polaków jest nas 38 milionów. Nie mówię o tych za granicą, także jest całkiem prawdopodobne, że ktoś jakąś podobną zgryzotę będzie miał. Natomiast jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, już teraz dokonaj tegoż to aktu zapisania się, dokonaj subskrypcji. Linki są tutaj gdzieś na dole, po prawej mojej stronie. Natomiast po Twojej lewej stronie, jak patrzysz sprzed monitora ekranu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Natomiast powtarzam jeszcze raz, przestrzegałbym Cię przed taką nadmierną wiarą w opinię lekarza specjalisty. Oczywiście mówię o dopuszczaniu do pracy. Są mimo wszystko pewne niuanse w postępowaniu orzeczniczym. No i chociaż na 99% obie opinie będą identyczne, jedna z drugiej będzie wynikać, no to czasem mimo wszystko
mogą się różnić. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.